Widzowie, jesteśmy tutaj, żeby wam powiedzieć o nowym update'cie, który już nadchodzi dokładnie za jeden dzień, 3 godziny, 52 minuty, 43 sekundy, tak jest. I dzisiaj właśnie jesteśmy tutaj, zobaczycie, co nowego zostanie dodane, a będzie troszeczkę tych nowości, więc je sobie sprawdzimy. Dobra, widzowie, lecimy sobie teraz, co najważniejsze, wysłać pierwszego gifta osobie, która jako pierwsza wbiła na odcinek. Więc bierzemy sobie tutaj, jest to osoba, która jako pierwsza napisała komentarz. Więc odcinki są o 16:00, więc wbijaj zawsze o 16:00, wysyłamy ci tego podpisanego klucz Heroka. Tak jest, więc 16:00 wbijajcie, to jako pierwsi, jak będziecie pierwsi na odcinku, to wygrywacie takiego peta. O nie, ja wysłałem jej klucz Heroka. A ja miałem jej wysłać... Dobra, widzowie, walnąłem się. Ja miałem jej wysłać... Dobra, trudno, to jest pierwsza osoba, dostała ode mnie klucz Heroka, miała dostać ode mnie Safari Kata. Ale zrobimy, że osoba, która teraz zawsze wpisuje komentarze, także wygrała ode mnie peta, ale dostanie go później, pójdziemy sobie go nawet kupimy. Dobra, widzowie, także teraz wylosujemy osobę, która miała dostać ode mnie tego huge roka, ale też dostanie huge'a. Jest to osoba tutaj ma... Osoba, która go pierwsza bija, dostanie ekskluziwa, a nie ten. Jest to Gibra133. Dobra, ty dostaniesz ode mnie huge'a, ale to będzie po odcineczku. A tamta osoba po prostu wygrała huge'a jako pierwsza, a kolejne osoby, jak będą pierwsze na odcineczku, wygrają ekskluziwa. Tak jest, pomyliłem się, ale no... Gibra, spokojnie, też dostaniesz ode mnie huge'a. Więc dzisiejszy odcinku 2 huge'e, dobra. I żeby nie było, lecimy teraz do update'u. Dokładnie co nowego, a jest troszeczkę zmian. Jest troszeczkę rzeczy, które powinniście wiedzieć, że będą nowe. Też fajne rzeczy, moim zdaniem. Też coś, co pokaże nam, jakby, moim zdaniem nawet nowa mapa. Nawet i nowa mapa. Więc tak, pierwsza rzecz, którą chciałem, żebyście zobaczyli. Jest to, może nie Pet Simulator X, ale jest to wyciągnięte z... Jak to powiedzieć? Happy Pet Game, czyli nowej gry Prestona. Tak jest. I mamy tutaj coś takiego, że to są dwa nowe jakieś jajka, nowe ikonki jakieś i to są z nowej jego gry. Więc nie wiem, o co to chodzi. To są nowe ikonki z nowej jego gry, które są no zupełnie inne, więc zobaczymy. No, możemy zobaczyć coś takiego. Także możemy zobaczyć tutaj nowe pety. Znaczy bardziej tak jakby pety, które już istnieją. Z nowymi grafikami jeszcze. Bardziej 3D. No i takie jajko niby kopane. Nie wiem, o co tu chodzi, ale no takie rzeczy będziemy mieli, więc no jestem też mega ciekawy. Nowy Titanic. Titanic Astra. Tak, jest to chyba Astra, jest to jeden z Titaników, także petów, który był jeden z pierwszych Pet Simulator zakupienia za Robux, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no mamy takiego tutaj. Ciekawego. No i tutaj siedzi także Preston na nim, więc no to jest Titanic, tak? I tutaj mamy cały filmik odnośnie tego Titanica, czyli jest zwyczajnym Titanikiem, na którym możemy sobie latać, chodzić, biegać do minus Astra. No, dla mnie fajnie. Fajnie, że coś takiego będzie, bo więcej Titaników to tańsze Titaniki, a fajnie by było jakieś Titanica mieć. Pamiętam, jak były pierwsze huge wychodziły, no to każdy huge był tak mega drogi, że ciężko było go w ogóle mieć. Ale gdy tych huge się zrobiło teraz tyle, że tych huge rok jest ponad milion, no to nie jest to tak naprawdę ciężka sytuacja tych huge mieć. Naprawdę chwila, moment. Dobra, lecimy sobie teraz także z nowym kosmicznym jajkiem i także ze zniszczoną kometą, więc prawdopodobnie, na przykład żeby odblokować jajko nowe, trzeba będzie zniszczyć kometę na przykład zadaniami i dopiero wtedy odblokuje nam się jajko, które będziemy mogli otwierać. Dla mnie... Myślę, że super, że na przykład nie będzie tak, że wchodzimy na nowy świat i od razu otwieramy jajka, tylko na przykład wykonamy 10 zadań i jajko będzie nam się otwierać. Albo na przykład to będzie tak, że tu znowu będzie Titanic w tym i na przykład to jajko będzie nam się rozwalać, po 2 dniach nam się odblokuje na 2 dni i później znowu zniknie, bo na przykład przylecą po niej kosmici i ją zabiorą, bo wychodzi na to, że będzie jakiś kosmiczny update. Dlaczego? Zaraz zobaczycie po kolejnych update'ach, samo to, że to jest meteoryt, No, już nam coś to mówi, tak? Jedziemy dalej. I mamy tutaj pierwszego peta. Kosmicznego pierwszego peta. No i widzicie, są to jakieś... Jest to agonii kosmiczna z gwiazdkami. Więc no, bardzo możliwe, że to będzie jednak kosmiczny update. I no...
Będzie coś naprawdę ciekawego. Dobra, lecimy sobie dalej i mamy tutaj jakieś kosmiczne oczka kometowe z komety. Jakieś takie ze skrzydełkami, z okiem, jakieś takie cyklopy? Coś takiego, jakieś takie cyklopy. Jakieś cyklopy i no ciekawe to będzie, że będziemy mogli coś takiego w sumie mieć. Dobra, lecimy dalej. I patrzcie na to! Dominusy jakieś, kurcze, wyglądające jak Lekos Heaven, ale to są jacyś jakby na pewno jakieś anioły bardzo przypominające. Jakieś obrońcy kosmosu, anioły, obrońcy nieba. Patrzcie na to, jak one wyglądają. Jak one wyglądają? No, są to jakieś dominusy z jakimiś skrzydełkami, z pancerzem, obrona, no konkretnie to wygląda. Jest to tutaj na to patrzeć i no jest tutaj coś naprawdę ciekawego w tym wszystkim. Może to będzie nowy Mythical i moc naprawdę kozacka. Dobra, lecimy dalej, czyli tak, nowe Huge, czyli Huge Comet Agony i Huge Comet Cyklop. Więc mamy Cyklopa i Agonkę dużą. Czyli jak widzieliście te małe, to tu będą wersje tych dużych. Czy fajne, czy nie? Myślę, że fajnie będą wyglądać jako duże. Fajnie będą wyglądać jako duże i powiedziałbym, że serio trzeba poczekać na to. Trzeba poczekać, będzie naprawdę fajne. Lecimy dalej. I Dominus Inferno. Patrzcie na to. To też mi się mega podoba. I mam nadzieję, że coś takiego się uda na przykład, no żeby było. Żeby było coś takiego. Fajnie, fajnie, fajnie. No, no tylko na coś takiego czekam. Drodzy widzowie, właśnie. Mamy też update, który tam wejdzie, więc prawdopodobnie będziemy mieli nowy świat w Limbo. To będzie w Limbo tutaj, nowy świat. Jak tutaj mamy ten doodle, to tu może być kosmiczny świat. Pamiętajcie, że jeszcze mamy gdzieś ukryte shadow coiny, więc jeszcze będzie troszeczkę tego dodawania. Więc tu będzie doodle, więc tu możemy na przykład liczyć na to, że będzie ten kosmik świat, albo coś, kosmos, o. Kosmos, coś takiego. No i widzowie, jeżeli chcecie także podpis ode mnie PETA, wysyłacie mi do banku PETA i 3B. Ja wam wtedy podpisuję. Ja zaraz będę też się brał za podpisywanie, mam 100 giftów. O, widzicie, na przykład taki gift, to ja anuluję. A takie gifty zaraz będę podpisywał i wam odsyłał. Więc, no co, muszę jeszcze zdobyć huge'a dla drugiej osoby, która wygrała w tym odcinku. Więc no, dzisiaj poleciały dwa huge'e, chociaż miał polecieć exclusive i huge. No, ale to będzie szczęście dla tej osoby, która po prostu przypadkiem wygrała huge'a, który... No, no więc pamiętajcie, godzina, jak to pierwszy będzie o godzinie 16 na odcinku, wygrywa ekskluzywa, kto pierwszy, więc musicie wbijać na 16 równo, wtedy będziecie mogli wygrać. I no, dlatego też warto sobie zostawić budzik na 16. No i jak po prostu napiszecie ogólnie jakiś komentarz, to też wszystkich komentarzy losuje osobę, która wygrywa huge'a. Tak jest, więc pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę, dzwoneczek.